Witam Was serdecznie. Dzisiaj filmik dla wszystkich tych dziewczyn, które uważają, że mają celulitis. Nie macie. Uwierzcie mi, nie macie celulitisu. A jeśli naprawdę macie, to współczuję Wam tej ciężkiej choroby, ponieważ może tak od razu przejdźmy do konkretów. Celulitis wygląda tak. Tak, właśnie to jest celulitis, jak widzicie, więc wątpię, że Wasze nogi są w takim stanie. O co mi chodzi? Celulitis jest to choroba, jest to stan zapalny tkanki tłuszczowej, tkanki podskórnej, która się objawia po prostu wielkim zaczerwienieniem, ranami, gorączką, nudnościami. Jeśli mamy coś takiego, to mentalnie idziemy do lekarza i bierzemy antybiotyki i się leczymy, ponieważ jest to choroba, a to co my mamy, wszystkie kobiety, 90% wszystkich kobiet, to jest celulit. I słuchajcie, to jest taki krótki filmik tylko po to, żeby Wam to uświadomić, ponieważ może to nikomu nie jest potrzebne do szczęścia, co ja teraz mówię. Ale jednak po prostu to zapobiega takim niektórym sytuacjom, nieporozumieniom, może w ten sposób, ponieważ wiem, że to słowo podobnie nie brzmi celulitis, a celulit, ale są to zupełnie, to jest zupełnie co innego. I celulit to jest faktycznie takie nasze, wiecie, po prostu zgrubienia tkanki tłuszczowej i problemy w tkance podskórnej. I to jest tylko i wyłącznie kosmetyczny problem, a to nie jest żadna choroba. A celulitis to jest zupełnie co innego. I teraz tak, na przykład ja mówię o tym tylko dlatego, żebyście wy jako moje widzki to po prostu wiedziały. Bo na przykład jakaś dziewczyna była kiedyś obok mnie, dlatego mnie to natchnęło, żeby nagrać ten filmik. To było chyba w Super Farm, nie pamiętam dokładnie, ale podeszła po prostu do pani i mówi, do ekspedientki i mówi, że czy mogłaby mi pani dać coś na celulitis. A ona zamiast jej po prostu to jakoś tego nie uświadomić i powiedzieć, że znaczy, że celulit, tak? I jakoś jej polić jakiś balsam, pomóc jej w jakiś sposób, to ona ją wyśmiała i mówi, celulitis, to pani powinna być już dawno u lekarza i no, to było takie troszkę niemiłe, więc żeby takie sytuacje Wam się nie zdarzały, no to po prostu chciałam, żebyście wiedziały, że celulitis to jest naprawdę coś niemiłego, a celulit mamy wszystkie my, wszystkie dziewczyny. Także to tyle.